Zapraszamy na łoscypki. Dzień dobry, witam wszystkich. AJ the Polish American. Dzisiaj będziemy zwiedzać Kropówki. Za górami, za lasami żył sobie Michał. Z pejsami. Nie mam, nie, dla mnie to chyba jest jednak broda, nie, co wiesz. Czy to mam pejsy czy nie? A pejsy nie schodzą jakoś tak tutaj. Wiesz, mi się wydaje, że pejsy to jest po prostu tutaj, bum. Teraz fryzjerski kanał prowadzisz, czy co? Yeah, yeah. Barbershop. I always said I wanted to have my own barbershop, you know? Moi drodzy, to się tak nie da, bo ja muszę się obudzić, bo wyglądam jak zombie. I look like a goddamn zombie, you know? Mamy bardzo fajny lokum tutaj, naprawdę. Fenomenalne. Czy mi się zdaje, czy ja mam bardzo seksowny lektorski głos? Mógłbym nim manipulować tak bardzo, jak tylko chcę. Spójrzmy chociażby na tenże aparat leżący na stole. Bardzo, bardzo tani aparat. Nie jest to mój główny aparat, którym nagrywam, ale robi na pewno bardzo dobre zdjęcia. Tak czy inaczej, dzisiaj będziemy prezentować wam słuchawki, którymi posługuję się ja, ponieważ zrobiłem ankietę na Instagramie. Hashtag @małpa AJ the Polish American. I takim sposobem po waszym głosowaniu doszliśmy do konsensusu i ustaliliśmy, że pokażę wam wszystkie trzy sztuki, które ze sobą mam. Słuchawki douszne, słuchawki nauszne, słuchawki obokuszne. Obokuszne słuchawki? Jo, jakoś tak. Po górolsku, zakupianskie, klapecki dla wszystkich. Kuczaj by mnie nauczył. Wspaniałe magnesy na scenę, na lodówkę dla twojej dziewczyny i chłopaka. Mama zawsze mawiała, że jak ja głupi pomysł miałem, to mówiła... Jak się mówi, mówiła po... góralsku. Godała. Godała do mnie, no tak. Godała do mnie mama. Mloteczek sobie kup i z głowy wybij. Dzisiaj będziemy testować prawdziwe góralskie oscypki. Łoscypki. Także smacznego. Wow. Nie. Nie lubię oscypków. To jest dobry oscypek, ale ja nie lubię oscypków. Dzięki. W dzisiejszym odcinku ja wam pokażę, jakie słuchawki zakładam na uszy, żeby trenować, chodzić po dworze i pracować przy komputerze. Dobra, szybka akcja. Słuchajcie, mam trzy pary słuchawek. Pytałem się, czy chcecie, żebym zrobił tą recenzję i opisał mniej więcej, pokazał, jakich słuchawek używam, z których korzystam, więc teraz to zrobię, póki jeszcze nie wyjechaliśmy, bo zaraz będziemy uciekać. Nauszne, z kablem, opcjonalnie doczepianym. Słuchawki Stereo Beats 3.0 z Bluetoothem. Słuchawki douszne. I trzecie słuchawki. Tutaj. Z firmy Aftershocks. Moje najnowsze słuchawki, w których chodzę najczęściej, najwięcej, jeżeli nie jestem na siłowni. I teraz po kolei, co jest co. Z tych słuchawek korzystam głównie, kiedy pracuję. Są duże. Bardzo dobrze wygłuszają. Mają opcję noise cancellation, czyli odcinania dźwięków i szumów, hałasu z zewnątrz. Na siłownię też bardzo dobre, ale na przykład pocą się uszy, nie? No i są drogie. Jedną parę już zgubiłem, więc stwierdziłem, że nie będę w nich wychodził w ogóle z domu. Chyba dzisiaj złamałem zasady. Specjalnie dla was. Łapa do góry, komentuj, subskrybuj. Tak? Przy pracy są nieodzowne. Bardzo dobre, bardzo dobra jakość dźwięku, komfortowa. Możesz sobie spokojnie pracować. Więc to są moje słuchawki do montażu, z których korzystam, kiedy pracuję i montuję materiały. Albo już naprawdę tam słucham sobie na spokojnie muzyki. Druga opcja to są słuchawki douszne, słuchawki, w których nie zapocą wam się uszy, przynajmniej to jest takie moje odczucie. Nie pocą mi się uszy, więc mogę sobie wejść na siłownię, założyć słuchawki douszne i odciąć się od dźwięku, który jest na siłowni. Czasem potrzebuję tego odcięcia, więc korzystam ze słuchawek dousznych. Raz, dwa, trzy, cyk, pyk, okej. W Prozis miałem kupon rabatowy, ale już go nie mam, natomiast dalej korzystam ze słuchawek. Jeżeli chcecie, to zostawię, no, zostawię wam w komentarzu, w opisie link do tych słuchawek. Możecie sobie zobaczyć. Do tych też zostawię jakieś tam z Google'a wytrzasnę. Trzecie słuchawki na szybko. Aftershocki, najnowsze słuchawki, tak jak mówiłem. Słuchawki, które działają na zasadzie przewodzenia kostnego. Nie bombardują dźwiękiem waszych bębenków bezpośrednio, więc to jest taka zdrowotna część.
I jeżeli chcecie na przykład bardzo odciąć się od środowiska zewnętrznego, to macie jeszcze w zestawie zatyczki do uszu. To jest taka opcja, że to są słuchawki, w których możecie, uwaga, słuchać muzyki pod wodą. Jeżeli pływacie, na przykład jesteście na basenie, zatkacie sobie uszy, to zakładacie sobie te słuchawy, cyk, i macie wtedy przestrzeń przy błonie bębenkowej, macie przestrzeń powietrza, dzięki czemu wibracje się odbijają i jesteście w stanie słyszeć normalnie dźwięk pod wodą, więc to jest super opcja. Ja w tym chodzę, na przykład teraz jak jesteśmy w górach, to w tych słuchawkach chodzę cały czas, ponieważ one jak są na głowie, założę je, bo tak ściągam i zakładam, jak są na głowie, to słucham, jakby słyszę otoczenie, słyszę wszystko dookoła. Idę sobie szlakiem, mogę rozmawiać na przykład z Michałem, albo ktoś do mnie mówi, słyszę, nie jest tak, że mam słuchawki i zaraz coś się stanie, tak? Ktoś mi krzyknie, uwaga, no to słyszę, więc to jest o tyle spoko. Tutaj nie ma dźwięku otoczenia, więc ja wyraźnie teraz jak mówię, słyszę sobie jednocześnie moją muzykę i fajny efekt to daje, bo jednocześnie jak słyszę przestrzeń, to otoczenie z muzyką, to takie wrażenie, jakby to po prostu tak z każdej strony napływało, bo nie jestem odizolowany od środowiska, ale jestem zmachany. Mam jeszcze 15 minut na tą sarenkę, wracamy do tematu. Bo się pytałem, też ja robię często na Instagramie takie ankiety, więc zapraszam, AJ the Polish American, i tam na przykład pytałem się was, czy chcielibyście na elektronikę, na gadżety różne rabaty, więc na te słuchawki jestem w stanie dać wam kod rabatowy. W ogóle nie na to, bo to jest po prostu na wszystko ze sklepu Megadron, czyli drona, jeżeli chcecie kupić słuchawki, czy tam gimbale, inne sprzęty elektroniczne, chyba GoPro, to macie zniżkę, rabat, link w opisie, wszystko zobaczycie. Jeżeli chcecie, żebym coś wam więcej pokazał, to dajcie znać w komentarzu. Wchodzimy, słuchajcie, na sarnią skałkę. Ludzie mówią, że tutaj ciężko, ja mówię easy, nawet bez zadyszki tam wejdę, więc wchodzimy, bijemy rekord. Czekaj, bo już się zadyszałem. Właśnie chciałem to powiedzieć. Hey yo bro, how you doing? You know how it is, today we're going to Sarnia Skałka, we're gonna do like a little bit of, how do you say it, trekking. Tutaj jesteśmy, wchodzimy stąd, idziemy żółtym szlakiem. Pamiętam, że tutaj byłem kiedyś na obozie takim, nieważne. Jeszcze nic nie czuję w ogóle, ale to mówię ci, że to wzgórze to jest easy. Jest taki dystans, że aż się w oczach wali, że aż się troszkę w głowie kręci. Może... No, mogę powiedzieć chyba, że ja nie wiem, no nie jestem takim zamiłowanym... Miłośnikiem gór, no dobra, no. Ale wyżej nie byłem na pewno i... Czy zapiera dech w piersiach, bym nie powiedział, bo to tak, wiesz, grube słowo, ale naprawdę robi wrażenie i nawet jak patrzę tak w głąb, jak sobie stanę, to troszkę mi się w głowie kręci. A teraz spadamy, bo zaraz to naprawdę nie zejdziemy stary. Łop, 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 łop. Uważaj, bo to jest pod prądem, nie? Jest? Tak, tak. Ale to nie jest, to jest taki, wiesz, lekki. Dawaj, patrz. Oj! Dobra, stary, chodź. Takie powiedz, easy. Co ty śpiesz, stary? Takie lajtowe. Oh.
trawa? Chcesz trawy? To może się zablokowała. Jo, może tak. Widzisz? Masz pchły? Tylko żeby się jej nie przyciął od gardła, ona nie? Ona nie chce, ona nie... Nie, no jest ewidentnie zablokowana. Czekaj. To gdzie się teraz dzwoni? No przecież do nich trzeba iść, a to... Czy to jest prywatne pole? No to jest prywatny teren, widzisz, że jest ogrodzony. Czy ona się... Bo ona się wzbrania, stary. Idź stąd. Czekaj! Ale ty jesteś uparta. Idź stąd. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No żyjesz? Zobacz, jak się cieszysz, co? Piąteczka. No piąteczka, dawaj, nie? No to nie. Ale była bez kitu, no. Się zblokowała.